Czynna ochrona płazów na ulicy Łęgnowskiej odbywa się od 2012 roku. Obszar ten został wskazany jako miejsce dużej śmiertelności ropuch. Od tego czasu zostały wdrożone działania ochronne, które mają na celu zminimalizować straty w populacji. Działania ochronne polegają na ustawieniu bariery tymczasowej w postaci palików i płotka. Paliki i płotki muszą być wkopane w ziemię, tak żeby płazy nie mogły się z nich wydostać. Wzdłuż siatki poskopane są wiadra, do których one wpadają i prowadzone są kontrole raz dziennie lub dwa razy dziennie, w zależności od potrzeb, i w tym czasie są one przenoszone do zbiornika wodnego. Dlaczego płazy giną? Płazy są zwierzętami dwóch środowisk, lądowego i wodnego. Ląd służy im jako zimowisko, natomiast środowisko wodne służy im do składania jaj i do rozwoju larw. Pomiędzy tymi dwoma miejscami płazy migrują. Zdarza się tak u niektórych gatunków, że te odległości pomiędzy zimowiskiem a miejscem rozrodu są oddalone nawet o kilka kilometrów. Jest tak u ropuchy szarej, której jest najwięcej na ulicy Łęgnowskiej. Szlaki migracyjne płazów często krzyżują się z drogami lub z innymi niebezpieczeństwami, na przykład wysokie krawężniki, studzienki. Na ulicy Łęgnowskiej jest to dodatkowo torowisko i te wszystkie czynniki sprawują, że liczebność populacji się zmniejsza. Dlatego prowadzone są działania ochronne. Prowadzone są badania. Zliczamy wszystkie płazy, określamy je co do gatunku, określamy ich płeć. W 2012 roku płazów było około 1100. Po 3 latach ich liczba wzrosła do 4500. Samca od samicy ropuchy szarej możemy rozróżnić w okresie godowym po modelach godowych. Są to takie czarne zgrubienia na 3 przednich palcach. One służą samcowi do przytrzymywania samicy. Gatunkiem, którego jest najwięcej na ulicy Łęgnowskiej, jest to ropucha szara. Ropucha szara jest gatunkiem, który pokonuje najdłuższe dystanse od miejsca zimowania do miejsca rozrodu. Jest to nawet 3 km. Ropuchy zazwyczaj nie skaczą, a kroczą. Bardzo częstym widokiem w okresie wiosennym jest para ropuch, samica jest zawsze na dole, jest ona większa, ma w swoim ciele jaja, natomiast na górze jest samiec, który właśnie przytrzymuje samicę. Oni wspólnie wędrują do miejsc rozrodu. Czasami zdarza się, że możemy spotkać wielką kulę płazów. Jest to kula złożona z samców, które mają odruch ściskania. Czasami zdarza się, że samce zamiast łapać samice potrafią ścisnąć rośliny, butelki, które są zanurzone w stawie. Wszystkie płazy są bardzo pożyteczne, zjadają mnóstwo owadów. Zjadają owadów tych, których jest najwięcej, a więc jeżeli będzie najwięcej szkodników, będą je eliminować. A więc z punktu widzenia człowieka będą dla nas bardzo pożyteczne, dlatego warto je chronić.